Cześć, z tej strony Lama. Witam w pierwszym odcinku mojej serii Minecraft Modyfikacje. Dzisiaj zajmiemy się modem Fireworks. Zapraszam. Mod ten dodaje nam do gry fajerwerki, co mogliście już zobaczyć przed chwilą. Fajerwerki możemy użyć za pomocą ręki, klikając prawym przyciskiem myszy, tak samo poprzez czerwony proszek. Fajerwerki oczywiście możemy łączyć poprzez czerwony proszek i tworzyć z tego różne fajne kompozycje, tak na przykład jak ja tutaj sobie zrobiłem takie proste ułożenie z tych klocków fajerwerków. O, i tak. Tak to właśnie wygląda. Mod bardzo mi się podoba, że spróbujmy ułożyć bez spowolnienia. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Ach. I włączymy sobie to. Oczywiście można tworzyć wielkie jakieś budowle z tego. Na pewno będzie fajny efekt. Polecam wam ten mod, tą modyfikację. Zobaczcie, jak teraz wygląda. Mod mi się bardzo podoba, osobiście polecam wam go. Teraz może przejdźmy do instalacji. Dobrze, więc teraz przejdźmy do instalacji samego modu. Potrzebny nam będzie mod loader, do którego dam link w opisie, oraz audiomod. No i oczywiście sam mod Fireworks. Ok, ja sobie tutaj przygotowałem folder. Czyli tak, audiomod, Fireworks i mod loader. Te mody są moje, póki co ich nie omawiam, może zajmiemy się tym później. Ok, więc przejdźmy teraz do uruchom procent app data procent. Tak samo będzie w wersji Windows 7 oraz Vista. Wystarczy wejść potem w folder roaming. Ok, folder.minecraft bin Minecraft otwór za pomocą archiwizor WinRAR. Możemy sobie to zminimalizować. To możemy w sumie już zamknąć. Teraz otwórzmy sobie na początek mod loader. Otwórz za pomocą archiwizor WinRAR. Ok, tu wyskoczy. Możemy sobie wszystko naraz otworzyć. Będzie szybciej. I jeszcze Fireworks. Dobra. Więc zaraz przejdziemy do instalacji modu. Ok, pierwsze co musimy zrobić to wejść w minecraft.jar, usunąć folder meta.inf. To jest najważniejszy krok, bez tego nic wam nie będzie działać, żaden mod, żadna modyfikacja. Musimy to usunąć. Usuwamy. Ok, usunięto. Wchodzimy teraz w mod loader, to jest pierwszy krok, mod loader. Zaznaczamy wszystkie pliki, które są w nim i po prostu przerzucamy do tego minecraft.jar otwartego w WinRARze. No, przerzucamy, akceptujemy. Następny to audio mod. To również przerzucamy wszystko. Dajemy OK. Przerzuciło nam się. Wchodzimy teraz w mod Fireworks. Tutaj będzie bardziej już skomplikowane. Widzimy, tutaj mamy 1.8.1 Fireworks. Wchodzimy w to. Tutaj mamy coś takiego jak Contents in Jar i Contents in Minecraft. In.minecraft. No, nieważne. Wchodzimy najpierw w Jar. I tak samo przerzucamy. Akceptujemy. To Minecraft Jar możemy zamknąć. Przechodzimy teraz. Aha, to też sobie możemy pozamykać mod loader i tak dalej. Przechodzimy teraz do folderu .minecraft. Nie do żadnego bin ani nic takiego, nie. Wychodzimy z tego już. Wchodzimy teraz. Wychodzimy z jar. Wchodzimy do .minecraft. Odpalamy sobie folder resources. Tu tak samo. Mod przerzucamy. Wstecz, moc i to dajemy tutaj. Ok, teraz zobaczymy, czy wszystko nam działa.
Okej, logujemy się na swoje konto. I jeśli załaduje nam się Minecraft poprawnie, wyjdzie nam Mojang. Znaczy, że poprawnie ustawiliśmy mod. Ja sobie tylko zmienię GUISCOLE na normal. I tworzymy nowy świat. Tam jakoś sobie nazywamy go. Nie wiem. Nazywamy go Create New World. I powinno wszystko działać. Jeśli świat nam się poprawnie stworzył, myślę, że wszystko działa. Jeśli chcecie się upewnić, czy na pewno macie tą modyfikację wgraną poprawnie, wystarczy jeszcze dorzucić mod Too Many Items i tam poszukać sobie Fireworks albo Single Player Commands, które instaluje się po prostu przerzucając do .minecraft.jar. No i myślę, że to by było na tyle. Dzięki za obejrzenie. Jeśli mod ci się przydał, kliknij fajne. Jeśli masz jakieś problemy z instalacją, możesz napisać. Jeśli na przykład zbudowałeś coś z tego modu związanego z tym modem z fajerwerkami, możesz dodać odpowiedź wideo. Na pewno ją przyjmę. Myślę, że to tyle. Możesz filmik dodać do ulubionych. Na razie.